Problemem przy laserowym usuwaniu blizn rogówki jest rozdętość anatomiczna danej blizny. Jeżeli blizna jest tylko powierzchowna, ale za to bardzo rozdęta, możemy ją dosyć prosto usunąć, ale jeżeli taka blizna jest bardzo głęboka i wchodzi do głębokich warstw rogówki, wtedy możemy tylko. Zredukować powierzchowną bliznę, lecz nie możemy jej dokładnie całej usunąć. Tutaj jedynym rozwiązaniem, jeżeli ostrość wzroku jest bardzo, bardzo słaba, jest transplantacja rogówki. Może to być warstwowa transplantacja rogówki. Są to już bardzo duże, bardzo poważne zabiegi, dlatego trzeba to dokładnie rozważyć, czy ostrość widzenia jest wystarczająca. Jeżeli ostrość widzenia jest. Minimalna, bardzo zredukowana, a wtedy można ewentualnie rozważyć warstwową transplantację rogówki.